Był żołnierzem Konfederacji Tatrzańskiej i Armii Krajowej. Człowiek, który ukochał bardzo ojczyznę. Kuraś walczył o w pełni niepodległą Polskę tak z narzuconym reżimem, jak i działaczami komunistycznemu. 22 lutego zginął major Józef Kuraś, pseudonim Ogień, legendarny dowódca walczący z dwoma okupantami. Major Józef Kuraś, porucznik Wojska Polskiego, podhalański partyzant, jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego, poległ w walce z komunistycznym zniewoleniem. Józef Kuraś pochodził z Waxmundu, słynnej miejscowości na Podhalu. Był rolnikiem, ale też był góralem. Służył w Wojsku Polskim, lecz nie dążył do wojskowej kariery. Po odbyciu służby wojskowej wrócił na swoją rolę, gdzie spełniał się w roli gospodarza. W roku 1939 został zmobilizowany do 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Walczy w tamtym okresie tak z wojskiem niemieckim, jak i słowackim. Zaczął działać w podziemiu, tworzył grupę partyzantów, która była związana ściśle z ZWZ-AK. Był żołnierzem organizacji Orła Białego, czyli podstawowej struktury Związku Walki Zbrojnej na obszarze Małopolski i na Podhalu. W roku 1941 zaangażował się w działania Konfederacji Tatrzańskiej, w której to podkreślano, że górale to Polacy. W tym okresie na Podhalu Niemcy starali się rozpocząć politykę narodowościową, która miała wpłynąć na górali i uświadomić im, że oni nie są Polakami. Niemcy wymyślili sobie, że górale są osobną narodowością i próbowali ich w ten sposób zwerbować. Stara się odwrócić ten trend, który ma miejsce na Podhalu, walczyć z okupantem niemieckim w różny sposób. Nie dokonywał egzekucji, ale wyciorem na gołe cztery litery udzielał lekcji patriotyzmu. Dwa lata później doszło do tragedii. Władze niemieckie zamordowały jego żonę, ojca i 2,5-letniego syna, jednocześnie podpalając zabudowania. Zmienia swój pseudonim z Orła na Ogień. W ostatniej fazie wojny walczył w ramach ludowych oddziałów Straży Bezpieczeństwa. W tym też okresie organizował liczne akcje bojowe przeciwko okupantom, na przykład wysadzanie transportów, czy to kolejowych, czy to samochodowych. Przez parę tygodni był szefem bezpieki. Miał okazję współpracować z narzuconą władzą komunistyczną, lecz odmówił, gdy zorientował się, jaki de facto cel przyświeca tejże współpracy. Nie zgadza się na dalszą współpracę i zaczyna walczyć z Sowietami. W dwóch pierwszych latach, po zakończeniu II wojny światowej, dowodził zgrupowaniem Błyskawica, której celem była walka z narzuconą władzą komunistyczną. Jego zgrupowanie działało od Miechowa po Tatry na całym niemal obszarze obecnego województwa małopolskiego. Bardzo szybko rozbraja posterunki milicji obywatelskiej w całym powiecie nowotarskim. Staje się postrachem nowych władz. Jego grupa partyzancka rozrasta się do bardzo licznego oddziału. W pewnych momentach jest to 500 do 700 osób. Za największą akcję uznaje się opanowanie więzienia Świętego Michała w Krakowie i uwolnienie wielu więźniów politycznych. To on zdobywa autorytet ludności cywilnej, staje się niekwestionowanym autorytetem i przywódcą na Podhalu. Komuniści trzymali się tylko w większych miastach. Stąd ta olbrzymia także podsycanie nienawiści do Kurasia. Jego legenda z tamtego okresu została zniszczona w głównej mierze dzięki komunistycznej propagandzie, która zrobiła z niego zwykłego przestępcę. W roku 1946 władza komunistyczna za priorytet przyjęła rozbicie organizacji Orła Białego na tymże obszarze. W roku 1947 zostaje osaczony i umiera na skutek odniesionych ran. Do dziś miejsce jego pochówku jest nieznane.